Starym Testamencie, gdy Izraelici mieli deficyt wiary w Boga, zastępowali go złotym cielcem lub drewnianym czy kamiennym balem albo Asztartą i uważali, że to jest potężniejsze niż Jahwe w niebie. Ale nie trzeba sięgać aż tak daleko w przeszłość, bo to samo można zobaczyć w dzisiejszym kościele. Pokrętna teologia zrobiła z potężnego Boga maleńkiego Boga, który nas karze, wychowuje chorobą, Boga, który zgładził coś na krzyżu, ale nie wiadomo, czy aby na pewno, Boga, który już nie uzdrawia, bo jego dary przeminęły razem z apostołami, jego chwała już nie opada, nie ma już znaków, cudów, wizji, języków, proroctw czy wizytacji. A Duch Święty non-stop ucieka od nas, nieustannie płoszony i zasmucany przez nasze zachowania. Niektórzy ludzie zminimalizowali Boga do wielkości swojego zrozumienia. Spakowali go do ciasnego pudełeczka wielkości swojej galarety. I cokolwiek, co wykracza ponad ich ograniczone zrozumienie, określają mianem diabelskich manifestacji. Że to Belzebub, że to New Age, Kundalini, zwiedzenie i szatan. I ostrzegają w tak zwanej miłości i zaczynają obsmarowywać, obrażać, oceniać, kompromitować, wyszydzać, mieszać z błotem. Każdy przejaw Bożego działania, które próbuje manifestować się przez rozmaitych mężów Bożych. Ale tak naprawdę nie obrażają, nie oceniają, nie kompromitują, nie wyszydzają, nie mieszają z błotem tych ludzi, ale Ducha Świętego, który chce przez nich działać. Bóg jest większy niż wasze ciasne pudełko, niż wasza ograniczona galareta. A największe zwiedzenie to strach przed zwiedzeniem. Zamykając się na coś, bez zbadania tego, zamykamy się na Boga i Jego działanie. I robimy krzywdę sobie. Nie bój się badać nowych rzeczy. Duch Święty, którym jesteście wypełnieni, ustrzeże was. Strzec będzie serc waszych i wprowadzi was we wszelką prawdę. Strach przed zwiedzeniem jest od diabła, który zrobi wszystko, byś nie rozwijał się w swojej relacji z Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. W miłości nie ma żadnej bojaźni. Jest całkowite zaufanie w Ducha, którego ci dał, a który cię prowadzi. Bóg jest dobry. Bóg to El Shaddai, który daje ponad miarę, czyli więcej niż potrzebujesz, oczekujesz lub jesteś w stanie zrozumieć. Odbierając od Niego cokolwiek, musimy odłożyć nasz ograniczony mózg na półkę. Jeśli tego nie zrobimy, ograniczymy i sami uszczuplimy to, co będzie nam chciał dać. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca naszego nie weszło. El Shaddai jest dobrym ojcem i nie da nam kamienia, gdy poprosimy o chleb. Ale bądźmy gotowi na całą piekarnię. Nie ograniczaj się rozumem. Jeżeli Bóg daje pocieszyciela, nadzieję chwały, to udzieli ci go ponad miarę. I nie lękaj się, gdy pocieszy cię ponad miarę i zrozumienie. Szczególnie innych. My często chcemy mieć wszystko pod kontrolą i gdy przychodzi do kościoła dziwna osoba, mówimy jej: usiądź gdzieś z boku i zachowuj się. I właśnie to robimy z Duchem Świętym. Duch Święty jest dziwny, wiecie? On jest dziwny.
i robi czasem dziwne rzeczy. Nie starajmy się ogarnąć tego swoim rozumkiem. My czasem długo modlimy się o coś, by przyszło, i układamy i decydujemy w swoich rozumkach, jak miałoby to wyglądać. Ale to Bóg decyduje, jak to ma wyglądać, nie ty. Próbujemy ugłaskać tego kotka na swoją modłę. Wygląda to mniej więcej tak. Modlimy się. Ki, ci, ki, ci, ki, ci, ki, ci, ki, ci, ki, ci. I przychodzi potężny lew z pokolenia Judy. Czy naprawdę uważasz, że jeśli prosisz o coś Ojca, da ci kamień? Czy naprawdę uważasz, że jeśli prosisz o coś ukochanego Ojca, pozwoli, by diabeł go podrobił i dał ci węża? Niedawno miałem sen. Śniło mi się, że piłem szklankę wody. Kilka kropel wpadło mi do tchawicy i zacząłem strasznie kaszleć. Tak bardzo, że ten kaszel mnie obudził. I wtedy sobie uświadomiłem, że to był tylko sen i nie muszę kaszleć. I w tym momencie Duch Święty przemówił do mnie i powiedział: zobacz, zanim jesteś w stanie pomyśleć, gdy jakieś obce ciało dostaje się do twojego organizmu, na przykład do tchawicy, zaczynasz kaszleć, wykaszliwać do siebie. Gdy coś dostanie się do twojego nosa, zaczynasz kichać, zanim pomyślisz. Gdy dotykasz się czegoś gorącego, twoja ręka odskakuje od tego, zanim pomyślisz. Nazywacie to odruchem bezwarunkowym, ale tak naprawdę to ja dbam o wasze ciała. Te aniołowie, którzy was strzegą, dbają o to. Jeżeli ufasz swojemu ciału, które jest w stanie wyrzucić wroga z twojego organizmu, zanim pomyślisz, dlaczego nie ufasz w Ducha Świętego, którego ci dałem, że ustrzeże cię przed jakimkolwiek działaniem diabła w twoim życiu? Ufaj Duchowi Świętemu.